Dzień dobry, ognisko? Nie ognisko, ale o co panu chodzi? Mogę rozmawiać z kimś w sprawie ogniska. A w jakiej sprawie? A gdzie to się mieści, to ognisko? Proszę pana, to się mieści w szkole, tylko ja muszę poprosić kogoś. Tylko... Proszę pani, dzwonię w sprawie, bo dostaliśmy taki sygnał. Starszy pompowiec Gnilak Tymoteusz z tej strony, proszę pani, straż pożarna, Powiśle z tej strony. Proszę pani, czy jakieś zabezpieczenie państwo do tego przygotowaliście? Znaczy się w sensie piasek przeciwpożarowy, ewentualnie koc. No ale z jakiej racji? No państwo tam, to w szkole się mieści, tak? Tak. Na boisku szkolnym? Nie, to jest ognisko, które ma wypożycza w szkole jedną salę. I tu urzędują u nas. No mamy boskie, a wentylacja? A jakieś takie tego typu rzeczy? Proszę pana, to wszystko to jest w szkole, w związku z tym to szkoła ma wszystko zagwarantowane. To szkoła ma zagwarantowane, ale jak pożar pójdzie, proszę pani, to my będziemy do tego jeździć, pani wie ile to kosztuje, bez zabezpieczenia sobie palić ogniska w klasie i to jeszcze w sali? Proszę pana, o jakim ognisku pan mówi? A o jakim pani mówi? Proszę pana, to jest ognisko pracy pozaszkolnej. No to się pytałem, czy w szkole, czy poza szkołą. To jest... pani mówi, że w szkole, ja mówiłem, że poza szkołą. Niech pan posłucha. No. Tu nikt nie pali ogniska. No przecież pani... To się nazywa takie, to jest nazwa. Rozumie pan? No tak pani mi tłumaczy. Jejka, jakbym nie wiedział, jak się nazywa stosik drewien, proszę pani, podpalony przez kogoś nierozsądnego. Wiem, że to się nazywa ognisko. No proszę przecież pani mi tłumaczy rzeczy ewidentne. Proszę pana, nie rozumie pan. Panu tłumaczę, tu nie jest żadne ognisko podpalane drewno, tylko to jest praca taka jak przedszkole, jak szkoła. A to jest w szkole czy pozaszkolne? W szkole, proszę pana. Pani przed chwilą mówiła, że pozaszkolne, pani się plącze, no. Przed chwilą pani mówiła, że to poza szkołą. Proszę jest. Pana, to się nazywa ognisko pracy pozaszkolnej. Czyli poza szkołą na boisku znaczy się. O Jezus, jak się pan nazywa? Kto, kim pan jest? Mówiłem z Gnilak Tymoteusz, starszy pompowy, Powiśle, straż pożarna. Dostaliśmy sygnał, proszę pani, że dzieci, proszę pani, biorą udział w paleniu ognisk. Bez zabezpieczenia. Proszę pana, nic tego nie rozumiem. Nie ma żadnych ognisk, proszę pana, przy szkole ani na terenie szkoły. Ale jak nie ma? Przecież pani się wypiera, bo pani przed sekundą mi to tłumaczyła, że państwo palicie ogniska i to w dodatku wewnątrz w sali. Panie kochany, do diabła ciężkiego niech pan słucha. Nikt nie pali ognisk w sali. Niech pan zrozumie, że tak jak przedszkole, tak się nazywa instytucja ognisko. To nie jest palące coś. Czy pan nie rozumie tego? Ale to tak ustawiacie na niby, tak? Drewienka. Nic, nie ma żadnych drewienek. Śpiewy jakieś, tak? Dobrze zrozumiałem. No. Tu nikt nie pali ogniska.